Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro oraz aktor. Siemanko. I witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Aktor sobie tutaj trochę pograł sam. Beze mnie. Kamie jeden. Trochę. Na przykład nowy samochód, ale księgi nic. Tak, znalazł nowy samochód, więc ten już zaczął w ogóle rozbierać powoli. Tu widzę się, w jakim on jest w tej chwili stanie. Już raczej nim do przodu nie pojedziemy. Tu w ogóle gdzieś szyba leży, nawet w bagażniku szyba. Gdzieś spoko. Tutaj mamy aktora śmietnik, że tak powiem. Części zapasowe. No, można tak powiedzieć. Jeszcze gdzieś, nie wiem, chyba mam akumulator nawet w plecaku. Oprócz a tego... A właśnie, jeszcze jedno ogarnęłem. Maskę spawalniczą. Ooo, będziesz spawał. No, tylko musimy jeszcze znaleźć butlę z gazem na jakiejś stacji benzynowej albo w jakimś sklepie takim mechanicznym, tak to nazwę. A oprócz tego, że aktor znalazł maskę spawalniczą, to ja oczywiście rozmontowałem sobie łóżko, którego nie mogę teraz postawić, kurwa mać, no. I serio jestem bez łóżka. Dobra, włożę tutaj wszystkie takie mi mniej potrzebne rzeczy do skrzyń drewnianych. Ja serio nie wiem, dlaczego tego łóżka nie mogę teraz postawić. To jest coś dziwnego. Trochę worków na śmieci pozbierałem, bo ci tam chyba są potrzebne. Znaczy, to nam są potrzebne, amigo. Oj. Nie wiem. Później na pewno będzie potrzebne nam. Chodź spać, bo jestem tak wyjebany z kapci, że matko. No to muszę wziąć na sen. Tak wyjebany z kapci, że o matko boska. Dawaj, aktorinka, dawaj. Kurwa, taki brałem. Już lecę. To, że psychotropy brałeś, to my wiemy wszyscy. Dajesz. Ja trochę se pośpię. Dobra, tak do 8? Może być, jakby ja senności nie mam, nie? W ogóle tak sobie stresu postaci najebałem, że ani papierosy, ani nic nie pomaga. No to ładnie. Teraz co chwilę tylko fajki biorę. Znaczy fajki ci już nie pomogą. Znaczy tego... Nie mogę jakby zapalić więcej niż dwóch, bo później jest mdlenie, nie mdlenie, tylko te takie zielone, to no wiesz, o co chodzi. Mdłości. No. No to słaby jesteś. Dobra, wezmę uspokajające. Dobra, jest całość. No to co, jaki dzisiaj jest plan? Szczerze to tak. Albo możemy zajechać do tej biblioteki, znaleźć tą księgę, o której już gadam XYZ czasu. To jest ten zielony sklep na samym końcu jakby tego miasta od naszej strony. No. W sensie ten taki zielony podłużny obok tych... Takie masz dwa podłużne zielone, tam masz bibliotekę jeszcze. Tu jest wiele rzeczy. Albo możemy pojechać tak po prostu pozwiedzać sobie te magazyny, co mamy tam taki mały teren odkryty. Nie wiem, czy tam byłeś, czy nie. Pozwiedzać tak samo jak ja w ostatnim odcinku? Nie wiem, nie pamiętam. A może jednak policja? W sensie ten budynek? Co no. Ostatnio mieliśmy? Próbowałem, uwierz. Ale i co? Poza odcinkiem próbowałem. Ciężko było się tam dostać, przynajmniej samemu. No to zostawimy samochód gdzieś z boku i się przejdziemy. Dobra. Ja tylko wezmę tutaj i zjem.
Karabinek jest, jest. Butelki są, są. Dlatego i tak nie mogę wziąć, to spoko. Witaminy też weźmiemy, uspokajające też weźmiemy. Dobra, no ja mogę powiedzieć, że jestem gotowy. Ja zjem, wezmę, przeczytam jakiś komiks i... Tylko jeszcze jakiś bandaż, może by się przydało wziąć na wszelki wypadek, w ogóle jak tam właśnie moje zdrowie. Ile ja stresu mam? Cały czas mam na full czerwono. To niedobrze. Ale ja nawet leki brałem. Nadal mam stres. A co ma jeszcze antydepresyjny? No tak, wszystko wypierdol. Mamy popatrz i do tego mamy. W ogóle coś leży chyba na podłodze. Tak, zegarek cyfrowy czerwony. Ups, sorry. Czekaj, zobaczę czy coś... A, właśnie, poczekaj, akumulator odłożę. Czy odłożyłem? Siekierkę odłożę. Wezmę ze sobą młotek. Ten nieszczęsny młotek. Wkładam jakieś taśmy inne. Pomniejsze. Ja coś sobie jeszcze sprawdzę. Silnik, silnik, silnik. Poziom hałasu 48. Szczerze nie wiem, którym jedziemy. No właśnie chcę sprawdzić, czy są jakieś różnice między tym. Mam akumulator, waga 5. Wiesz co, ten jest lepszy. To jest poziom hałasu 40, tam było 48. Nie wiem, wziąłem go, bo porównywałem sobie z tym niebieskim, nie? A ten to w ogóle jest zajebisty silnik, kurwa, wiesz co, może jednak ten samochód zrobimy. Ten rozebrany. Dobry, to poczekaj, ja ogarnę sobie tą książkę, będę miał już czwarty poziom, to będę mógł jakby większość... Bo on ma poziom hałasu 32. Ten twój tutaj ma 48, to jest sporo. No to jak ogarniemy podnośnik, książkę, to z chęcią możemy tamten przerobić. No, to jest różnica, jest. Dobra, prowadzisz. Poczekaj jeszcze chwilę. Czekaj, stój. Stój. Ja muszę coś zrobić, bo jak zginiemy, nie daj Boże. A kluczyk jest w stacyjce. Zostawiałeś ostatnio. Mhm. To nie wiem, skąd ja mam jeszcze dwa. Gdzie niebieski samochód? Go tam zostawiłem, bo ten wziąłem. W sensie w policji, tak? No niedaleko. No dobra. Dobra, to tak, na policję czy księgarnię? Policja. Niech będzie trochę radochy. Tak, przejeżdżaj, jasne. Nie będę się w lesie wykręcał. Już wolę w zombajaka uderzyć niż w drzewo. Tylko tak, aktor. Policja jest... w tą stronę, dobra. To my się tak zatrzymamy niedaleko magazynów. W sensie tych magazynów, co kiedyś robiliśmy. Kurwa, ile ich tu jest. Myślałem, że przypieprzysz. Nie wykracz. Czy w to, że ty przypieprzysz, to ja wiem, ale... Ale myślałem, że teraz przypieprzysz. Tylko zależy, w którym momencie. No właśnie.
Omiń. Już dziwną trasą jedziesz. Gdzie ty Właśnie, jedziesz, aktor? Kurwa. kurwa drogi pomyliłem. No znacznie pomyliłeś. Policja jest na północy, ty pojechałeś na południe. Dobra, po prostu kieruj, okej? No to prosto. Cały czas prosto. Cały czas prosto, cały czas. Cały czas. Nie zatrzymujesz się w ogóle. I tu w lewo. Tam jest tak ślepy zaułek. Cały czas prosto. Kurwa, jak daleko jesteśmy. Nie wiem, czy tu przejedziemy. Przejedziemy, ja przejeżdżałem. No. Co ty robisz, amigo? Oj, nie dawajcie aktorowi nigdy prowadzić. W lewo. I w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Ty, źle pojechałeś. Wykręcaj. I tu w lewo. No, tu w lewo! Gdzie? No, ta przejechałeś ta. Już, no. Ja pierdzielę, aktor. Patrz, jak on zwabia wszystkie zombiaki. Tutaj, o, no. Aktor. Ty ciapo. Dobra, stój, kliknij V i przesiadaj się, bo ty nie umiesz jeździć. Już? No dawaj. Przesiadaj się. Czekaj. V, przesiadkę i tyle. Dobra, na tyle nie. Ja pierdzielę, żebym ja musiał cię uczyć. Bo ja szybciej nie mogę jeździć tak, by the way. To jest mój max. Oj, aktor, aktor, aktor. Z ciebie kierowcy nie będzie. Pyk. Oj, żałuję, że wziąłem tego niedzielnego kierowcę, serio. To już moje znajome miejsce, że tak powiem. Tutaj mnie kurwa goniły. Staniaczki. Czy to nie jest nasz samochód? No nie. Na pewno? Na pewno. Wygląda podobnie. Tamten był dłuższy. Tak. Oj, teraz się zastanawiam, jak to zrobić. Tych zombiaków jest tu naprawdę od cholery. Niezbyt mamy nawet gdzie to zaparkować. To jest biuro. Wiem o tym. Mam inny pomysł chyba, wiesz? Ja zostawiam tam samochód za tym, za tłumurem, nie? Tylko weź pod uwagę to, że ten samochód jest dużo głośniejszy. Ty, ile ich się tu prespiło? Nie? No. Dobra, musimy się ich pozbyć. Jak gdybyś widział, co to się z dnia na dzień robi. Znaczy, że ich jest coraz więcej, tak? Nie, w sensie ja potrafiłem, powiedzmy, wracać wieczorem, nie? Tędy. No. Jakaś trzecia. Idę, nie ma nic.
Idę po chwili zobaczyć w jednym miejscu, czy coś jest, nie? No. Patrzę, a tam hordo. No bo one za tobą poleciały. No nie. Bo ja przeskakiwałem tu przez murek, ich nie było. Wchodziłem tutaj do domku, była cisza. Wychodzę tu się za róg wychylić, patrzę, one tu są. Mój trup leży tak w ogóle. Jedyny, pierwszy jedyny. No może nie jedyny, aczkolwiek postaram się, żeby jak najmniej ich było. Wow! Chodź tędy. I tu E kliknij. A czy to już na strzała zdejmuje? No, nie zawsze. Jak masz panikę, to niestety nie. Ale tu się możemy trochę poskradać. Możemy zrobić coś takiego, że tu, bo one pójdą za nami i tutaj taką okrężną. Pamiętaj, że ja też mam swoje pole widzenia i czasem cię mogę zgubić. Jest zębiak. Nie dostałem policji w razie czego. Dobra, to już możemy się skradać, aktor. I po spokojnie. Dobijmy je. One są tutaj. Jeden idzie po prawej stronie, tylko go nie widać. Jest za drzewem. Weź tego po lewej. Niech więcej uważaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Prawie? Kurwa, w podudzie mnie walną. Potrzebujesz czegoś? Nie, mam bandaż. Poczekaj chwilę. No okej, okay, czekam przed tym. Zobaczę tylko, czy jakieś tam są. Ja myślałem, żebyś ty mi dupę tu poosłaniał. No właśnie patrzę, czy jakieś... wchodzimy tędy garażem. Tylko, tylko na skradaku z dala od nich, bo tam jest horda po lewej, nie? Włączyła mi się muzyka. O kurwa, i to spora horda. Chodź tędy. Poczekaj, poobserwuję chwilę. Zobaczę, co tu jest. Dobra, po lewej horda, wejście od policji też jest zawalone. Dobra, będziesz musiał się na walkę przygotować. Poczekaj chwilę. Bo jak hitniemy jednego, to się okazuje, że zlatuje się wszystkie. Ja muszę zapalić. Popatrz, tu jest ten. Widzę. Nie dobra. Nie, nie może, lepiej go ominiemy, bo jak go uderzymy, to reszta usłyszy. Testowałem to i to tak działa, nie? No to w środku możemy go walnąć. W sensie to działa na ogół. Raczej w budynku nie powinno być problemów. Dobra, odpuścił chyba. Patrz na plecy, garaż. Garaż zamknięty. Będę rozmontowywał drzwi, ty musisz mnie chronić, okej? Okay? Tak, ja mam klucz do drzwi jakiś. To w ogóle coś mi wlazło. Aha, bardzo ciekawe, jeśli się te zębyki zachowują, nie powiem. Dobra, rozmontowuj.
Już prawie i wchodzimy. Tu powinna być broń jeszcze. Uuu, no tu jest dużo broni. Pudełko nabojów od cholery nabojów. Magazynki, celowniki optyczne. Uuu. To co, no to bierzemy. No jaks. To są tam jakieś do... O, no strzelby, ja biorę. Z amunicją sporo tego jest. Dobra, ja też czyszczę tu wszystko jak leci. Jak masz jakieś do strzelby, to ja chętnie A, wezmę. słuchaj, podzielimy się już jak będziemy, wiesz, przy samochodzie. Okej. Na razie to ja biorę wszystko. Wszystko bierzesz? Aha, łącznie z bronią. Lutujemy jeszcze resztę budynku, czy No a zostawiamy? jaks. Nie, lutujemy, lutujemy. Bo tam jest ich trochę, trochę. Kogoś ty też zbieraj magazynki i tym podobne. A, dobra, to tylko wezmę łom w oburącz. Najbardziej to amunicja jest potrzebna. Wziąć coś z tego? Zostawić, czy zostawić karabiny? No ja wziąłem dużo karabinów i pistoletów. Dobra, to wsadzę do plecaka, może karabin się jakiś zmieści. Wiesz, dlaczego lepiej zostawić to potem, jak będzie coś lepszego, niż tak zostawić? Tu jest cela. Te cele chcemy też lutować, No czy... dawaj, no. Dobra, to tylko broni, a ja rozmontowuję. Ja tu jeszcze biuro przeszukuję. Nie wiem, czy to do tych celowych drzwi się ząbiak dobija, czy... No właśnie, też nie wiem. W razie czego bądź tu z maczetą, jakby na mnie chciał wyskoczyć. Da. Ty policjant, to Ale może tam coś. nic nie ma. A, nie da się walnąć go przez to. A, ja bym tylko nie ruszył. O, dobra, dwa się wdarły, uwaga. Długie ostrze plus jeden. Tył. O, ty gnoju. Dobij tam tego, dobij tam tego. Kurw! Nie, dobra, Pomagam. chyba mnie nie ugryzł. Aktor, dobra, ja bym spierdzielał. I to szybko. Olej. Olej, tył! Uciekaj, uciekaj, co zrobisz? I w las. Sobie rękę zabandażuję i Szczęście zina mnie nie ugryzły. mnie coś mi coś zaczęło rękę, Dobra, zbandażuj sobie, jak tutaj chcesz. w sensie mam zabandażowany już, Aha. tylko będę musiał w bazie to zdezynfekować i tak dalej. Chcesz wodę do dezynfekcji, czy ten płyn? Mam wszystko, jakby nie, chusteczki i tak dalej. Możemy jeszcze pójść na magazyn. Co ty na to? W sensie nie wiem, czy tutaj właśnie niektórych z nich nie lutowałem. Bo wiem, że... Czekaj. Upa, nie. Tam jest kurwa zombiaków, ja pierdolę. Max, uciekaj stamtąd. Nie tu. Tu jest cała horda. I z tyłu masz hordę. Radziłbym uważać. No, jak na razie za coś cię zje. Wchodzimy tu do środka. Jak za tą hordę idzie.
Jeszcze żyje. Mieli coś. Już nie patrzę. Nie, nic. Mówię, byłem tu, nie? Nie! Ugryzł w szyję czy coś? Na szczęście nie. Bo dźwięk jakby No się jakby przyje. ugryzł, no. Właśnie też to miałem. Ale chyba mnie uratowała kurtka. Mówię, lutowałem tu, nie? Tu właśnie była ta maska. Nie lutowałem chyba tylko tego drugiego magazynu, coś tam niedaleko. No dobra, ale ty wiesz, że tak naprawdę tutaj co ty lutowałeś to nie jest wszystko. Nie brałem wszystkiego, bo wziąłem tylko najważniejsze, bo sam to... W sensie mam tu na myśli bardziej to, że... tutaj masz skrzynię jeszcze z tyłu. Trzeba by było Czemu młotka to... kamieniarskiego na przykład nie brałeś? Ej, jakby co to zostają się? Plecy. Pałka policyjna, sierp. Pałka policyjna akurat moja. Sierp też użyłem na chwilę, ale słaby jest do walki. Mówię, nie brałem tu niektórych, bo po prostu, no nie. Możemy zrobić tak, że przekładamy po prostu tej rzeczy i idziemy lutować tamte z tyłu. Znaczy, słuchaj. Tutaj są takie rzeczy, na przykład jak jakieś nasiona, nie nasiona, to się powinno zbierać. Dla manewr właśnie robię. Arkusze blachy nie są ci potrzebne? Chwilowo, póki nie mam butli gazowej, to niezbyt co mam z tym zrobić. Będzie to przydatne dopiero później, gdy będę mógł coś z samochodu ponaprawiać i tak dalej, bo tak to mogę ponaprawiać chyba sterzak. Nie, ogólnie części mogę ponaprawić, może tak. Piło. Coś chcę wypróbować. Ej, albo ja jestem jakiś nie ten, ale wytłumacz mi jedno. Czy to są itemy? Gdzie? Tu w tej skrzyni, na którą się patrzę. Czy tu są itemy? Czekaj. Nie ma. Najeżdżam na nią. O, dopiero teraz mogę ją rozmontować. Przed chwilą było, że zawiera itemy. Widzę, że to samo chcesz zrobić, co i ja. Tylko widzisz, ty ją chcesz rozmontować, a ja chcę ją podnieść. I to jest między nami różnica. Ja ją sobie niszczę. A ja ją sobie podniosłem. Przestań niszczyć. Skrzynki nam się mogą przydać. Oj. Dobra, nie no, musimy tutaj przejechać samochodem, ja już jestem po full akurat w tej chwili. Nawet na tej skrzyni nie mogę podnieść. Kolejne opakowanie nasion. Panie, ty dużo tu omijasz. Czy ty go ogołociłeś? Co zrobiłem? Zombiaka oczyściłeś z ubrań.
Nie, po co? W samych gaciach leży. Dobra, chodź Gonzo. Nie lutujemy dalej. Na razie myślę, że warto odłożyć przedmioty. Bo tu jest tyle zombiaków, że ja pierdolę. Ty masz kluczyki, co nie? Chyba tak. Zombiak, to uważaj. No bo ja młotek mam. Ty też. Czy on ma tąpę? Dobra, lecimy. Wydawało mi się, że ona miała tąpę. Wbitą w siebie, ale okej. Dobra, jestem już zmęczony. Niestety. Uważaj. O Jezu, to będzie tragedia jazda ze mną. Gdzie ty chciałeś jeszcze podjechać? Biblioteka. Daleko stąd to jest? To było przy dosłownie głównej ulicy tam, co masz tu taką... No ale stąd jest daleko, czy nie? Nie, dosłownie mogłeś pojechać w przeciwną stronę, do której jechałeś i... W sensie tu możesz skręcić w lewo. To jest po lewej stronie, tak? W sensie nie, mówię ci tylko drogę, nie? Ale to jest bardziej w stronę naszej bazy, czy przeciwną? Przeciwną. To jest u góry przy głównej. Tam masz na minimapie jakby zielony dom. O nie, 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 nie. Co? Nie przejadę tamtędy, tylko się zakopię. Ja wolno jeżdżę, matko. Kierowca. Że co? Najszybszy kierowca. No żałuję. Da się jakoś z tego perka wyjść? Niestety nie. Czyli do końca będziesz jeździł w zawrotnych prędkościach. Jak pizdę za jednym słowem. Czy w sumie w dwóch słowach. Czy wiesz, zawsze to i tak lepiej niż piechota, nie? Tylko będziemy mieli trochę tam wybijanki. No to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, część niby wybiłem, ale wiem, że on po nocy się ich respi tam... To znalazłem, jak nie powinny się respić. No to niestety zasmucę, bo się respią. No raczej chyba nie, może po prostu je ściągasz. O kurwa. Wielkiej ilości nie, ale w takich pojedynczych to się respią. Nie respią się zombiaki. No to dziwne. To było spotkanie. Wcześniej. Gdzie teraz? Lewo, prawo? Prawo. It's wit. To chyba był jeden z tych dwóch głównych. Co tu masz te takie wielkie... Że tu? I tam trochę dalej chyba powinna być biblioteka, jeżeli mogę się mylić. Nie, biblioteka, o. Gdzie ty tu widzisz bibliotekę? Wcześniej była, drugi zaraz po ubieralni. Możemy wrócić ze strzelbami. Że niby tu? A jest, faktycznie. Ze strzelbami może... powiadasz, tak? Będzie nam na pewno wygodniej. Ze strzelbami mówisz, aha. Czekaj, czekaj.
Ze strzelbami, tak? Strzelbami najwygodniej będzie, karabiny też są ok. Na co ty czekasz? A ja kurwa, tak jak mam przy sobie. Mam tylko karabin, a nie mam do niego amunicji. Kurwa, w ogóle amunicji nie mam do żadnej z tych broni, bo ja bym tylko sobie do strzelby, którą mam w bazie. Na pewno. Kurwa, jeszcze. A, przeładuj! Nie! Ty cymbale! Ta postać jest pośledzona, jak tylko zaczyna celować, to automatycznie jedzie. Na pewno chcemy tak pojedynczo. A jak chcesz inaczej? Bo strzelba bije obszarowo. Tak? Mhm. A strzelałeś ze strzelby? No nie, bo mam ją w bazie. Ale w ogóle strzelałeś? Próbowałem, widziałem. I co? I tak gładko to szło? Gładko nie, ale parę strzałów trzeba oddać, no. A tutaj strzelasz pojedynczych. W ogóle nie trafiam, to jest kurwa najgorsze. Serio, w ogóle nie trafia. No teraz trafił. Lipa, fuj. Czy ty już nie masz w ogóle amunicji, naprawdę? Nie, no masz. Ciekawie, nie powiem. Serio, lipa bardzo. Trzeba się najpierw nauczyć strzelać, bo my akurat, mając umiejętności, już ci mówię, w strzelectwie. Czy to jest stresu? Celowanie 3.51, poziom pierwszy, świetnie. To co ja tu chcę sobie ugrać? Ja kurwa do puszek nie trafię. Dlatego idziemy... no. Od razu mówię, dzisiaj będę próbował nauczyć się strzelać. No to weźmiemy zapasy i jedziemy wystrzelać je przed tym sklepem. Tak, Ciekawe, ty chcesz iść na pierwszym poziomie, kurwa, całą hordę wytłuc? No, na pewno. Ty możesz sobie okno otworzyć i teraz postrzelać. Ale nie, czekaj, nie wziąłeś pistoletu. Pistolet mam, amunicję to... nie. Jaką tę amunicję potrzebujesz? Czekaj, już ci mówię. M9. No to masz w schowku. Do nich powinieneś próć w tej chwili i się uczyć strzelać, póki możesz. Czekaj. Okno otwórz. Amunicję wprowadzam. Najgorsze jest to, że zaraz to my będziemy na chacie, więc wiesz, lepiej się pospiesz. Co ty kurwa tam robisz z tym pistoletem? No strzel do niego. Aktor i jego strzelectwo zawodowe.
Przypominam, to jest pistolet. No i co z tego? Nie zmienia faktu, że nie potrafisz w ogóle zabić zombiaka, nawet jednego. Z całym magazynkiem. A ty chciałeś wystrzelać hordy, przypominam. Albo inna sprawa. Chyba, że wolimy broń białą. A która prawda jest taka, że tą hordę musiałbyś do niej podejść. Na pewno nie strzeliłbyś do niej z... czy nawet ze strzelby, jakby nie patrzeć, ale nie strzeliłbyś do niej z pistego, z samochodu. Nie ma nawet takiej opcji. Z samochodu jest mega rozrzut. Jeżeli nawet byśmy chcieli tam wejść do tej biblioteki, to jedyny sposób, jaki to jest, to odciągnięcie hordy i zrobienie tak samo jak z policją. Możemy tak zrobić, ale to już nie następnego. No, myślę, że nawet nie następnego teraz, tylko za jakiś czas po prostu i tyle. Bo ja tutaj też chcę trochę porobić, wiesz, coś z naszym placem. Na pewno musimy tutaj wyciąć wyjazd, to jest definitywne. No i trzeba troszeczkę farmu się zająć. O, trzeba przy okazji. Dobra, zostawiłem ryczek kluczyki.